Jeżeli chodzi o pytony, o kurwa, macie jezioro, to co ja tu robię? Macie wędkę? Witam was moi drodzy w moim kolejnym odcinku i w dzisiejszym dniu jedziemy do hodowli największych i najdłuższych węży na świecie, czyli pytonów siatkowanych. Zabieramy tam trąbeczkę, ale jak się możecie spodziewać po miniaturce, to on jeszcze o tym nie wie. A widziałeś gdzieś trąbę czy nie widziałeś? Gdzie jest trąba? Gdzie jest trąba? Nie sprzedał się tak łatwo. Trąbo! I wyspany? Nie, znaczy... Mogłem się pospać, ale wstałem normalnie. Wygląda, że wziął makijaż. Masz makijaż na sobie? Mam, no. Prana rutyna. Nie no, nie mam make-upu. To jest, zacząłem się stresować! Że co, że mi sypu nagle, czy co? Ty już ktoś gadałeś na tym filmie? Gadałem, gdzie jedziemy. A wiedzą, gdzie jedziemy, nie wiedzą, co będziemy robić. Ile już zbieramy? Zbieramy się chwilę, miesiąc? Tak. Odkąd wróciłem z hotelu SB, to jestem już mężczyzną, wiesz o co chodzi, nie chłopakiem. Odkąd stoczyłem walkę z BDS-em, czuję się już facetem. Dawaj, dzięki. Oni pocięli tak, że tylko ja dostawałem wcin. Montował tak, że tylko ja dostaję pierdol. Że po prostu uciął wszystkie momenty, jak tylko BDS mnie bije, ja leżę. Jak mówię, że koniec, nie? Ja mówię, stary, no weź mi, daj przynajmniej z jednego take'a, no bo bez jaj, nie? Mówię, że coś tam mu tylko uderzyłem. No i tam rzucił chyba jedno tylko, jak uderzyłem. Ale mi się wydaje, że z 3 razy uderzyłem. Ale wiadomo, że BDS tutaj wygrał. No tutaj nie, nawet nie próbuję szczęścić. Ja ogólnie odcinek polega na tym, teraz już mogę powiedzieć, że idziemy na stację, tankuję i ty płacisz. No i koniec tego odcinka. Słuchajcie, musieliśmy sobie stanąć na stacji, bo trąba za potrzebą musi pójść. I z tego, co tutaj rozmawiamy, to się niczego nie spodziewa. Nie próbuj się wydywać, nie? Chcę być po prostu niespodziankę, co jest fajne. Za 19 minut będziemy na miejscu i plan jest taki, że trąba zostaje w aucie i czeka na nas. My idziemy tam do środka przygotować rzeczy, zobaczycie, co tam będzie na niego czekało. I trąbie będziemy zamykać oczy, w sensie będziemy dawać mu opaskę na oczy. W sumie to będzie moja po prostu maseczka. Gdzie my jesteśmy, trąba? Dobra, ty musisz sobie poczekać. Tu jest opaska na oczy. Dobra, dawaj, Rudy, my idziemy tam. Siema, cześć. Dalej ma opaskę na oczach. Siedzi w aucie jeszcze. Siedzi w aucie, no. Jedna przez drugą się przypycha i ta zajebiście syczy, nie? No. Więc jak on tutaj będzie na 100% się zorientuje, że jest w aucie, ta nie syczy prawie w ogóle. Ale ja pierwszy raz chyba widzę takiego węża, tak z bliska jak coś, więc też jestem w szoku. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że to jest na taką skalę, panowie, że macie tyle tych węży. Siemano. O kurwa, macie. Ja. Nie jestem obsrany, ale czuję taki dziwny dyskomfort, że coś... Nie, ale w większości to są bardzo spokojne osoby. Tak, no, to o tym pogadamy sobie już po niespodziance, nie? Zobacz opaskę? Tak. Nie mogę pieska widzieć? No, na razie nie. Na razie nie. Potem w nagrodę dostanie pieska. Dawaj. Ale zapachy, stary, coś terrorystycznego to będzie 100%. A nie, chyba nie terrorystyczne, mordo. To byłoby za łatwe, co? Bo coś terrorystycznego było. Kolega, który ci pomoże tworzyć? Piątka. Piątka. Prowadzę cię teraz, za chwilę się przedstawimy. Prosiłbym cię tylko, żebyś uważał na kroki. Nic, kolega, grzejnik odpowiedz, trzeba spokojnie. O nie, jest odpowiedzialnie grzejnika. Śmiało? Tam, nic się nie bój. Proszę, ja tu jestem. Jak nic się nie bój, k***wa. Tylko przy ścianie, elegancko. To jest k***wa. Okej, to myślę, na chwilę ulotnimy. Tak, tak. Czy to jest bezpieczne? Ja mam nadzieję, że tego czy nikt mnie nie ubije. Nie, no co ty. Dobra, jak zapukamy do drzwi, to sobie ściągnie opaskę. Ja pierdolę. O k***wa. Niespodzianka! Kurwa, wielki wąż! Dwa! Ile on waży, kurwa, 100 kilo? Myślę, że to jest około 80. Waży, bo on tutaj kurwa. O kurwa! Co to jest za wąż? Chciałbym tak, sobie kurtkę. Witamy serdecznie w Retkawie. Znajdujemy się w małej wiosce pod Wrocławiem i zajmujemy się właśnie głównie takim gatunkiem jak pyton siatkowany, czyli największy wąż. No wiem, czytałem o nich właśnie, bo jest ten królewski, czyli ten taki dla każdego. Jest później tygrysi, czyli ten dla takiego nie każdego. O kurwa, macie. Spokojnie. No i później mamy siatkowego, które mogą być nawet po 8 metrów i ważyć mega dużo. Ponad 100 kg. Ponad 100 kg. To jest na przykład dorosły samiec, który tutaj siedzi i on większy nie będzie. To jest dorosły samiec? Tak, 5-letni czy 6-letni. Sami. Co on je? Króliki. Zaraz będzie jadł ciebie. Nie. A taki by zjadł minimajka, nie? Tak. Ciebie by zjadł, spokojnie. No to minimajk tutaj przyjeżdża za tydzień. Tak widzicie, jesteśmy już na hodowli u Reti Cup, w hodowli największych i najdłuższych węży na świecie. Pytony siatkowe czy siatkowane? Siatkowane. Trąba to taka niespodzianka, poznaliśmy z chłopakami w Holandii, w sumie na giełdzie, gdzieś tam więcej pogadaliśmy i stwierdziłem, że na pewno będę chciał się tutaj zabrać. Wydaje mi się, że tutaj znajdziemy dużo ciekawych węży, które chętnie pooglądamy. Ten wąż jest niesamowity. Tak, nic za dużo, jeszcze nie mówiłem o tej odmianie, nie mówiłem o tych wężach na tym filmie. Więc chciałbym, żebyście zadawał już różne pytania. Chciałbym, żeby ludzie jak najwięcej dowiedzieli o tej odmianie, ponieważ jest ona bardzo ciekawa. Jest to też jedna z tych odmian, której przez długi czas się bałem i przez długi czas czułem taką dziwną grozę w tyłu głowy, jak słyszałem albo widziałem tego pytona. Teraz została tylko anakonda, ale z nią się, do niej się nie przekonam, nienawidzę anakondy. No jeżeli chodzi o pytony, to moim takim największym strachem to jest chyba skalny. Skupiliśmy się raczej na siatkach, mamy też inne gatunki, ale to jest nasz taki numer jeden. Małżka, takie ten, do Wilinka. Tak, jest przed Wilinką, ona teraz, więc jest też podwójnie spokojna, ona teraz słabo widzi, więc naprawdę jest mega wychillowana.
ona fuczy. Ona syczy, bo po prostu jest duża, nie? Tutaj jest ważne to, żeby stosować przede wszystkim trening, czyli dotykać je hakiem do głowy, nie? Zanim cokolwiek zrobimy w terrarium, jak otwieramy terrarium, żeby nie atakowało. Tak, dotykamy hakiem, wtedy on wie, że to nie jest pora karmienia, niczego innego, będziemy pracować, a nie zajmować się spożywaniem jakichś tam owiadków, króliczków. No tak, bo zwyczaj wężom się kojarzy otwieranie terrarium z jednym. Tylko z jednym. Ale jak się tak inaczej rzuci, to możesz mieć przypał, nie? Możesz mieć przypał, myślę, że bez szans totalnie. No mamy mojej dziewczyny się podczas jedzenia, po prostu nie trafiła sobie moja okruszka, to jest biały pyton, i ją trafiła w nogę. Zaminała się trochę o tą nogę, no i tam po 20 minutach puściła, nie? Nic jakby na nodze nie zostało za bardzo, no bo to wiadomo, że to mały pyton. No tak. Ale no, parę sobie sobie takie coś cichów na mnie na jakby stanie. Sobie jeszcze co trafiło, nie? No to ma niezłe zęby, dodatkowo zakrzywione do tyłu. I zazwyczaj takich rozmiarów wąż jak u gryzie, no to już jest skóra bardzo mocno zszybana, nie? Tam wchodzą pewnie dziesiątki szwów. Chcesz ją? No to śmiało. Nie, na siebie nie. No, nie. No przez bark. Wiecie, to jest trochę jak z kotami, tak? Jak mamy trochę większego kota, drapieżnego, ale jest wytresowany, to mi się ale spoko. Ale jest ciężka, ale jak wjeżdżasz do klatki z pumą, boisz się w swoje życie. Dobra, bo wyciągniemy mniejszego. Nie byłem przygotowany. To jest orange coś tam, czy nie? Nie, to jest Golden Child albino samica. Ona jest akurat wyjątkowo agresywna. Tutaj mamy raczej takie węże mniej genowe na tej stronie, bo no, to jest dziko uwarbiona samica. No tak, czyli to jest po prostu taka kolorystyka, która jest w naturze. Tak. Wyobraźcie sobie, że... Dwa geny. Okej, czyli po prostu nie są widoczne, ale ma je w sobie. Dokładnie tak. Wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś na wakacjach, no i taki wąż na przykład na was patrzy z krzaczków. Jeszcze na przykład raz. W Tajlandii. Na przykład w Tajlandii zagląda. Sobie kokosa. To wszystko, co tutaj widzicie i cała hodowla węży, to jest po prostu niesamowita przygoda, ale też bardzo dużo roboty, bardzo dużo rozkminiania, tak naprawdę dużo różnych prób, no bo czasami może nie chce kopulować, czasami chce, czasami coś tam trzeba kombinować. Gatunek pytona szczytkowanego jest też o tyle specyficzny, że samice bardzo często nie dopuszczają konkretnych samców. A okej, no widzisz. Jeżeli samiec nie podoba się samicy, to nic z tego nie będzie. Ale nie zżera go, zostawia go. Może zostać samiec uduszony, jeżeli jest zbyt nachalny i cały czas na samicę naciska. Dochodzi do takich sytuacji, że samica może go na przykład przygnieść do ściany, zakąsać na śmierć, albo po prostu udusić. Jeżeli wpuszczamy takiego samca bezpośrednio do zbiornika samicy, to reakcja już jest po tak naprawdę 5-10 sekundach, czyli... jak ona tylko dwa razy machnie językiem, nie? Wyłapuje jego feromony, jeżeli wszystko jest ok, to samica rozkłada się w zbiorniku i nie reaguje w żaden sposób na tego samca, wtedy czeka na miłość. Robi robotę, a jeżeli jej się nie podoba, to jest machanie ogonem. Powiedziałeś o feromonach, jak to jest, jak jest tak dużo tutaj obok siebie? To nie jest tak, że tutaj mi się to miesza w głowie, że tyle zapachów różnych węży? To jest naprawdę bystry umysł, bardzo dobrze skonstruowany organizm i one bardzo szybko wyłapują takie rzeczy. Na przykład możesz przejść tutaj ze szczurem po korytarzu i ten wąż już będzie wiedział, że gdzieś na hodowli znajduje się karma. Do takich konkretów dochodzi dopiero w momencie, kiedy samiec bezpośrednio znajdzie się w zbiorniku samicy i ona może go powąchać jakby cieleśnie. Tutaj jak na razie widzę, że trwa walka, nie? Bo samiec tam w lewym narożniku, samica zajmuje dwa prawe. Tak, próbujemy ją się przekonać, ona nie jest zbytnio negatywnie do niego nastawiona, ale machała ogonem. No. Samiec bardzo dobrze to przeczytał, zrozumiał, dlatego jest wkomponowany w drugi ruch terrarium. Tam sobie spokojnie czeka na pozwolenie. Długa nowa odmiana, czyli Golden Child Motley. Jedna i druga odmiana redukuje bardzo mocno wzór. Jeżeli połączymy te dwa geny, uzyskujemy praktycznie całego czarnego węża z taką poświtą pęczową, jakby ktoś go polał benzynką. Jeden z moich ulubionych morfów tak naprawdę pytonosiatkowanych. A to ze Sztroma powiedział, wow, nie? Tak, każdemu ten wąż się podoba. Dziwnie się mówi, jak ona na mnie patrzy, zobacz. Na cirku. Uzyskaliśmy kilka takich odmian, posprzedały się zanim w ogóle się wyklucały. Szroma nie widział pieska, to ono szaleje. Ale jesteś ładny chłopak, no. Policja. Policja. No już dobra, pojechali. Zajebiste. Nagram takie coś. O kurwa, ale sobie nagrałem! No, na razie idziemy do naszego świata, czyli do Ptonów Królewskich. To są wasze maluchy, czy kupiliście? Kupiliście, okej. Ale on będzie chyba jakiś kolor, bo to na razie taki mały żelkowaty, no on się pewnie zmienił. Myślicie, jest. Ja nawet nie chcę za odmianę, szczerze mówiąc. To jest banana pinstripe pastel. No. Tylko, że to nie jest jeszcze małe, to jeszcze tak kolory mu nie wyszło. Tak, chyba. To jest praktycznie wyklutek, on miał problem ze startem, z jedzeniem, musiał być rozkarmiany przymusowo, więc... Tutaj klauny, jest troszeczkę tak? Mały. Tutaj mamy klauna pastela Yellow Belly. Ale zauważyłem, że klauny mają zawsze takie ciekawe oczy, w sensie, że coś jest w tej odmianie takiego, że te oczy tak się widzisz. To samo jest u antraksów, jeżeli chodzi o pytony środkowe. O kurwa! Ale się z***em kupię
ten. Wow! To jest banana, banana z czym? Banana pastelek? Co to jest? Tak, to jest banana pastelek. Uff, powoli lecę do przodu z odmianami. Pięterko niżej mamy. Wow! Czy też płaski. Mają fajne kolorystyki, właśnie przez to, że są takie ciemne, ja lubię ciemne węże, ale no mają troszkę brzydszą tą główkę. Za to mają łuski mega takie niepowtarzalne, bym powiedział, takie mięciusie są. I tutaj mamy dorosłą parkę, która właśnie też kopuluje. W tym momencie kopulują? W tym momencie nie wiem. Ja na płasce się nie znam, a tu jest coś z Motleya może, czy nie? Nie, dobra, ja totalnie strzelałem, żeby była jasność. No i to jest dwarf, czyli będzie bardzo mały. To samiec i będzie miał 2 metry. Ale ma oko dziwne. Też przed bylingą. Też no. Ma oko dziwne, ale takie jakieś dziwne oko ma ogólnie. Mega dużą źrenicę okrągłą. Że to jest nadal pyton siatkowany? Tak, tyle, tylko że to jest skarłowa ciało. Skarłowa ciało. I to jest dorosła samica, ona na pewno nie będzie większa. No, ona po rozwinięciu ile ma? 2,5 metra? Tony czarnogłowe, nie wiem czy... O, one są takie mega takie, co? Tylko... One generalnie... To jest australijski gatunek. Ale jak wygląda? No, na... Dlaczego jest czarnogłowy? Nie zgadniesz. Nie zgadzę, nie widziałem nigdy tego węża. Czarnogłowy mają dlatego, że bardzo często wchodzą gdzieś pod ziemię, wystawiają tylko łeb z jakiejś konkretnej dziurki i łapią promienie słoneczne na tą czarną głowę, dzięki czemu mogą troszeczkę ogrzać swoje ciało, tak? Sumacie na przykład super, to też jest samica dwarfa. To jest kał, też siatka. To też dorosła samica dwarfa, nie? A to jest ta przerażająca. Dobra, co się widziało? To też jest skarłowa ciała samica, z tym, że jest troszeczkę bardziej agresywna. Tutaj jest minimal w takim razie. Tak agresywna. W każdej próbie jakiejś pracy z tym wężem po prostu przejawia agresję i taką postawę. No i to jest nasz chyba najbardziej agresywny wąż, jakiego mamy. Naprawdę. Tak. O kurwa! Miałem właśnie powiedzieć, że nie jest taki agresywny, jak mogłoby się wydawać. Ja z nim pracuję. Mariusz go nie lubi. Czy jest jakiekolwiek wyjście, żeby ona się ogarnęła, czy to nie, nie da się? Nie da się. Tej akurat ten się nie wąż, da. A właśnie... Maluszek, to by szło by to ogarnąć. Od samego początku przyjechała i była no po prostu no taka. Natomiast... Z otwartą pyskiem. Tutaj miłości są. Mówicie, że to jest męczące, jak masz dużo maluchów i karmienie wszystko, ale to jest chyba najciekawszy też moment podobnie, jak jest tyle, jak się król te maluchy i jak... Najbardziej fascynujący, nigdy nie wiesz co wyjdzie z jajek. To jest zawsze to jest taka kinder niespodzianka, nie? No. Nie wiadomo jak wiele tej może się spodziewać, przynajmniej przy rekach jest tak, że masz procenty, możesz się spodziewać. O kurwa, macie jezioro, to co ja tu robię? Macie wędkę? My jesteśmy tak kurwa przyzwyczajeni do gryzienia, że już nam to jest obojętne stary przy tych rozmiarach węża. Bo powiem ci szczerze, że zbożówka kiedyś mnie ugryzła raz i dalej ją trzymaj, mi ugryzła mnie jeszcze raz i aż mi normalnie wypadła. Się przestraszyłem. Ten drugi ma gorszy kolor, ten pierwszy jest mocny. Możesz wsadzić rękę. Czemu? Będziesz miał pamiątkę stąd. To też? Może? Albo możesz cię zobaczyć. Nie, bo boli jak skurczę syn. Kurwa, chłopie. To jest wąż chiński. Chłopie. To jedzą. Gryzą też? Gryzą. To też. Kurwa. Kiedyś tam urodzony u mnie. Tutaj było stary. By się dwa węże spotkały. Czemu leży w wodzie tak? To jest przed wynikną. Ale cała się pierdziła do wody? Bardzo, bardzo kocha wodę. Nigdy nie widziałem, że którykolwiek z moich pytanów wchodził tak do wody. To jest największe kombo, jakie udało nam się uzyskać właśnie z poprzedniego sezonu. To jest recesyw i dwa dominujące geny. To są to para. Orange Ghost Strike. To jest przyszła para, tak? Stary, to jakbyś miał sznurówkę dosłownie. W sensie one są takie długie i niesamowite. Ale ładne są. Totalnie inaczej zachowują się niż pytany królewskie, nie? Ale faktycznie to też są dwarfy, nie? Ich mama waży 26 kg. Dobra, nie namawiajcie mnie. To nie wiemy co to jest. Co to znaczy nie wiecie? Urodził się nam i nie wiemy. Nikt nie wie. Ten wąż. To za kolor w sensie, tak? Co to za odmiana? Ale siatka. Tak. Tak jak widzieliście tam dorosłą samicę klasycznie uwarwioną, która siedziała z tym samcem, to ten wąż powinien wyglądać tak samo, nie? Wygląda totalnie inaczej. Ale sprawdzałeś to gdzieś? W sensie... Tak. A to jest platinum, czyli dodatkowy gen, nie? Ten sam z tego samego nurtu, tylko... A ten jest ten sam, tylko że kolor jest jeszcze... Dokładnie. Tak, ale jeden ma inny kolor. Tak. Z tego koloru uzyskujemy tą dużą samicę, która tam była na początku. Ta miała. Ale jest też tak, że te węże w różnych jakby, w zależności od tego gdzie występują, to nie są trochę inaczej umaszczone? Tak, jeżeli chodzi o jakieś tam dzikie ubarwienie, to ten wzór znacznie się różni, nie? To są wokół tego we Wrocławiu, to chuj nie. No właśnie. O, to jest plamka, tylko że... Maxi plamka. Mogę go zobaczyć sobie, czy tak. Średnio na łapki? Na gryzie? Tak, w gryzie zajebiście często i zajebiście mocno. Dobra, no to nie chcę jednak. Tak, jest bardzo agresywny. To jest moje sprostowanie, ponieważ właśnie oglądam ten materiał i chciałbym tylko zaznaczyć, że mówimy tutaj często, że te węże kąsają. To dlatego, że jak macie taką dużą hodowlę, no to nie macie jakby możliwości tego, że możecie sobie je często brać na ręce. Po prostu przyzwyczajacie do ciała, więc one do końca nie wiedzą, co chcą im zrobić, jakim próbują wyciągnąć z pudełka, dlatego, że sami kąsają. Ale nie chciałbym, żebyście myśleli, że węże są jakieś takie diobły, bo nie są. Też jest sparowany z samicą. To jest Piet Pastel Panther, okay. Czyli 3 genówka. O kurwa masz. Chłopie! To jest moja ulubiona odmiana. Najładniejszy wąż. Nie no, kolor jest pojebany.
Ale nie, zamajmy się, ty sobie wejdź. Ale o kolor, tutaj pod światło, no. Jak się pozmieniał. Tu mamy też bardzo fajną samicę ciężarną, nie? To wcześniej pokazywałem. Też jest bardzo agresywna, ale teraz akurat podczas ciąży jest wychillowana. Myślę, że około metra jaj tam będzie, nie? Ile jaj może złożyć, jaki wąż? Nam najwięcej zużyłeś? 74 w zeszłym roku. 74? Ta samica na samej górze. Ta wszystkie się wykluły? Wszystkie się wykluły? Tak. Co jest, jak to wygląda? On się świeci jak tęcza. Tak. Wow. Proba. Głodny jestem, możemy to zjadł. O, tu się nie najemy. Jest pierś myszy. Kiełbasa, dwa bułki. Łódko ze szczura. Miałem ci powiedzieć, czy jakby to rzecz, o którą się domyśliłem, czy to na pewno będzie ta? I to jest ta. Okej, okay, myślałem, że wężak. O kurwa! Dobra, trzymamy. Dobra, trzymamy. Ja piszę, proszę cię opuścić. No to jest ciężko. Stary, nie da się jej podnieść. Dobra. O, teraz jakoś łatwiej. Z kawał skurwie syna. Dobra, pomożesz mi jak coś? Czy nie, weź głowę jej, z tobą. Niesamowity bąż.pl to jest. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Mam nadzieję, że trochę się podobała niespodzianka. Szczerze mówiąc, ja pierwszy raz widziałem tylko węża na oczy, więc nie, ja się też nie świetnie. Wierzę. Od nas się wymaga, żebyśmy mieli jakieś fajne gatunki. Tak, właśnie. Bracia Anakonda, wiesz o co chodzi? Nara.